Witam wszystkich, tutaj Wilko i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam grę polskiego producenta. Gra nosi tytuł Cathedral 3D. Została mi podesłana, abym mógł Wam pokazać, co też tutaj utalentowani ludzie z naszego kraju wymyślili. Jeżeli chodzi o menu, mamy opcję Field of View, czyli pola widzenia. Mamy też Rendering Scaling, czyli skalowanie, jak też ta gra wygląda. Na maksymalnym poziomie wygląda jak Quake 1 w rozdzielczości 320x200 na starym poczciwym Pentiumie 166. Ja zostanę przy jedynce, żeby było mniej retro, chociaż dwójka nawet też fajnie by wyglądała. Mamy też skalowanie wszelkiej maści tutaj interfejsu oraz mamy V-Sync. Ok, przechodząc do zasad gry. Twoje serce jest w skrzyni, musisz go ochraniać. Złap skrzynię i napełnij ją skarbami, aby uzupełnić twoje moce. Złoto to jest ogień, natomiast czerwony kolor to jest zdrowie. Zabij rękę, aby odeprzeć atak ludzi i uwolnić się. Ok, myślę, że zasady są czyste i przejrzyste. Zobaczymy, jak to zadziała w praktyce. Ok, faktycznie mamy naszą skrzynię. Myślę, że ten field of view, czyli kąt widzenia, możemy jednak zrobić na większy, bo widzę, że jest troszeczkę jakby efekt zoomu tutaj. Tutaj na dole też mamy od razu sterowanie, WSAD, spacja, skaczemy, interakcja też dosyć prosty klawisz, no i ataki mamy z lewego i prawego przycisku myszy. Dobra, czyli gra działa na tej zasadzie, że mamy falę wrogów i dopóki właśnie, o tu mamy jednego rycerza, który już był, sobie tutaj spawnił, możemy podskakiwać dwa razy w powietrzu, jeżeli trzymamy skrzynię w rękach, no to w tym momencie możemy złapać różnego rodzaju power-upy. Są to właśnie te złote power-upy, czyli nasza amunicja, która z tego co widzę już jest na full. Natomiast z lewej strony widzę, że mam tylko 19 HP-ków. No dosyć szybko mi to spadło, chyba po tym kontakcie z jednym rycerzem. Chociaż widzę, że strzałę przyjąłem teraz tutaj na klatę i jeden health point mi zniknął. No dobra, zobaczymy. O, tam już widzę, że z tej strony mnie atakują. Dosyć ciężko to tutaj widzę. Chyba cała chmara na mnie tutaj idzie. Widzę, jak takie mrówki normalnie tutaj się na mnie rzucają. U, i wypadłem poza mapę. Ciekawa sprawa. U, nawet na ZS Achievement. Świetnie. Podejrzewam, że bardzo łatwo tutaj wypaść poza mapę. Oczywiście z każdej rozgrywki tutaj widzę, że jest opcja zobaczyć się, jak to porównać siebie z innymi graczami z całego świata i zobaczyć również replay. No ale dobra, zabierzmy się za drugi playthrough, czyli za drugą rozgrywkę. Ja po prostu pójdę tutaj trochę inną taktyką, mogę tak podskoczyć. O, widzę, że mnie tutaj atakują nieźle. No to może uniknę tutaj z tej strony całego ataku. Nie wiem, czy oni już tutaj na tej mapie byli cały czas, czy nie? Nie, to są chyba nowe spawny. Skoro zacząłem nową grę, to w sumie. Okej, teraz opuściłem te skrzynie i mogę strzelać. Mogę strzelać też takim większym wybuchem, jeżeli przytrzymam shift, to jest alternatywny efekt strzału. No dobra, zostałem dopadnięty. Myślę, że kolejny raz spróbujemy. Gra jest dosyć ciężka, prawdopodobnie zostanie jeszcze poprawiona, jeżeli chodzi o te ataki, bo naprawdę jest troszeczkę wymagająca i sama gra w sobie jest reklamowana jako retro shooter, graj w grę tak jak w 1996 roku, także myślę, że dosyć ciekawie jest to rozwiązane, ale sama zasada gry jest bardzo prosta. Wystarczy, że nacisnę dwa razy spację, czy trzy nawet, myślę, że dwa razy tylko działa, to podskoczę i muszę ich unikać, więc podejrzewam, że o, mogę nawet te skrzynie tak sobie troszeczkę pchnąć dalej, ale widzę, że o, już tutaj jest wykrzyknik, że mi atakują te skrzynie i teraz prawdopodobnie oni zabili te, znaczy zniszczyli te serce, które jest w tej skrzyni. Zobaczymy dalej, jak to pójdzie. Sama gra chodzi dosyć płynnie, nie widzę tu żadnych problemów. Jeżeli chodzi o przyjemność rozgrywki, no to ja wam dam to tutaj bardziej pod ocenę. Mi gra się bardzo przyjemnie, tylko muszę przywyknąć jakoś do tego systemu tutaj. Widzę, że postaci też spawnują tutaj z boku. No sama rozgrywka, no w sumie przypomina mi Quake'a 1 starego dobrego, tylko mam tu tylko jedną broń i oczywiście trzeba pochwalić za to, że jest tutaj fajny zamysł tego, że musimy faktycznie te skrzynie bronić, podczas gdy inni nas atakują. Tylko problem jest w tym, że dosyć dużo wrogów naraz mnie tutaj atakuje. I jakby, nie wiem, czy oni wiedzą krótko przed, gdzie ja tam się pojawię, czy nie, ale o kurczę, no i widzę, że tutaj nawet nie deadnąłem, czyli moja postać nie zginęła, dostałem jakąś drugą szansę. Nie wiem, z czego to wynika, ale jest keep going tam u góry. Prawdopodobnie albo zebrałem dużo rzeczy, albo nie wiem, coś mi lepiej tutaj poszło widocznie. Może jakiś bonus był zebrany, nie zauważyłem akurat. Sama gra jest taka, jak widzicie, no, na szybkie wejście, wyjście i przypomina również
inną gierkę, którą jakiś czas temu grałem, gdzie mogłem strzelać w takie różne węże i tak dalej. Nie wiem, takie potworki. Nie pamiętam samej nazwy, natomiast ta gra bardzo mi ją przypomina. Jeżeli sobie przypomnę, to zobaczycie w opisie tutaj, wstawię od razu nazwę tej gry. Natomiast na chwilę obecną tutaj próbuję tak zakombinować, żeby ich troszeczkę tutaj jakoś zajść w inny sposób. Teraz ja nie wiem, czy ja moją skrzynię sam niszczę, ale lepiej, żebym szybko podniósł i ucieknę w tę stronę troszeczkę w centrum mapy. O, i teraz tu mogę troszeczkę jakby znowu drugi raz podskoczyć, mogę o, w ten sposób zejść na dół. Dosyć fajnie to działa. Bardziej by mi się to podobało w sumie z graczami, jakby to był jakiś multiplayer, czyli by było paru graczy z jakimiś tam umiejętnościami i wszystko by było ubrane właśnie w taką retro, właśnie takim retro stylu. Grafika w ogóle jest bardzo prosta, ale o to w tej grze chodzi i dosyć przejrzysta, nie widzę tu żadnych innych kłopotów. Równie dobrze podejrzewam, że mogłaby to być i gra mobilna, ale no cóż, na PC-cie też to fajnie tutaj wygląda. Także tak jest prosty właśnie zamysł tej rozgrywki, widzę, że tam mamy jeszcze jakieś, no wiadomo, z lewym górnym rogu mamy punkty, mamy jakieś combo freeze, czyli jakimś cudem udało mi się chyba ich zamrozić, czy do końca jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale to nic. To nie musi być od razu jasne, bo same zasady gry zostały mi wytłumaczone i też sterowanie jest przejrzyste, więc dla tych, którzy lubią tutaj, mają potrzebę właśnie sprawdzić się w takiej gierce i zajść daleko właśnie na tej tablicy osiągów, no to czemu nie? Czy też chociażby na chwilę sobie po prostu pograć. Widzę, że tu już mnie dopadli dosyć szybko. Te modele też dosyć przypominają mi takie modele jak grze Thief, czyli dosyć starsza gierka, no ale wszystko wygląda w miarę ok, tak to powinno wyglądać w grze retro. Nie ma tu nic skomplikowanego. Natomiast te potwory, widzę, że one są takie troszeczkę taka chmara, jakby to, nie wiem, na mnie szła. Zobaczymy, czy uda mi się jakoś w inny sposób ich zaskoczyć. Dlaczego mówię chmara? No tak, mrówki, no wszystkie od razu ciągną do mnie w jednym miejscu praktycznie. Widzę, że są dosyć proste. Chociaż, o, tu widzę, że mamy łuczników, oni stoją w miejscu. Z tego, co widzę, mogę, o, dobra, w ten sposób tutaj uniknąć całości. Oni mnie cały czas strzelają, więc tutaj warto się, no, dosyć szybko poruszać. O, możemy też zrobić takie podskoki, które prawdopodobnie tak w Quake'u mogę ze sobą łączyć. Jeżeli się rozpędzę, to szybciej po prostu skaczę, czy też te moje przyspieszenie umożliwia mi, że się właśnie przesunę dalej i szybciej, jakby po odbiciu. Ale mogę się mylić. Kurczę, ale ich jest tutaj już naprawdę dużo. Podejrzewam, że jak ucieknę teraz na drugi koniec mapy, to będzie lepiej. Teraz spróbuję ich tutaj zaatakować tym silniejszym pociskiem, który wybucha i jest taki jakby... O, no nic. O, od razu zginąłem. No nic, wygląda na to, że... O, jednak dostałem szansę. Ale za co? Jest tutaj keep going, także... Mam dalej kontynuować. I teraz szybko uciekłem na drugą część tej mapy. Chyba o to w tym też chodzi, żeby uciec szybko, schować się, atakować, podnieść znowu te skrzynie do czasu, aż pojawi się właśnie ta ręka, którą będę mógł zniszczyć i wtedy uciec z poziomu, podejrzewam, czy też, nie wiem, osiągnąć jakąś dużo punktów. Nie wiem, jak to wygląda, czy jest w ogóle jakiś limit wrogów, ale zobaczymy. Ja teraz sprawdzę mapę od tej strony. Widać, że jest w miarę pomyślana. O, jestem ciekaw, co się stanie, jak oni po tych schodach tutaj będą do mnie biec. Czy będę mógł ich skutecznie wyeliminować. Zobaczymy, czy tutaj uda mi się ich tutaj tę grę podejść w jakiś zupełnie inny sposób. O, o, widzę, jakiś inny tutaj pocisk dałem. No i teraz powinienem tylko tutaj spamować strzałem i nie powinienem nic zrobić, ale widzę, że o, tu nieźle mnie tam od dołu strzelają. Te pociski są nawet w miarę szybkie. Okej, sama gierka dosyć fajna. Nie wiem, czy jest dostępne demo, ale jeżeli macie ochotę zagrać taką gierkę, to polecam. Zapraszam Was do następnych odcinków. Dziękuję, że byliście.